A więc chyba teraz już mogę sobie darować ten tekścik Mokre łapska srata tata, bo już chyba było widać, kto mówi. No właśnie. No dobra. Jest 220. Jest 149. Jest moja fikuśna 25. I czy to jest koniec? Nie. No i właśnie, jest jeszcze ten pyrtek. 12 litrów. Postawiony z zamiarem odtworzenia akwarium, które kiedyś stało u mnie na podłodze. Pamiętam, wtedy założyłem je tylko dlatego, żeby mieć gdzie posadzić szczepki roślin, które od kogoś tam dostałem, i żeby móc się troszkę pobawić, i akwarium wyglądało tak. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, jak widać, jakość Rotalii Markandry i Alternatery Rejniki Mini powalała. Po czym to akwarium sprułem, zapomniałem o nim, wykorzystałem rośliny w 220 do restartu, czyli to było już jakiś czas temu, ale przeglądając zdjęcia wpadłem na pomysł, że odtworzę to akwarium i odwzoruję dokładnie te same warunki i osiągnę dokładnie ten sam efekt. Idzie się domyślić niestety, że nic mi się z tego nie udało tak naprawdę i tego pyrtka tylko dlatego nie sprułem, że zaczęło służyć mi do czegoś zupełnie innego, mianowicie po prostu do testów mineralizatorów różnego rodzaju i sprawdzania różnych tam sobie rzeczy na takim małym akwarium. Czy na pewno znajdzie się ktoś, kto powie, że eksperymenty w tak małym baniaku troszkę mijają się z celem, dlatego że w tak małym czymś jest ciężko parametry kontrolować. Trochę się zgodzę, no ale jak się nie ma czego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Przez to akwarium przeciągnęło się wszystkie mineralizatory chyba, jakie mi wpadały w ręce, i wszystkie różne tam rzeczy, które chciałem sobie zrobić, wypróbować. Był czas, że baniaczek ten wyglądał zupełnie inaczej. Tutaj wszystko rosło bez ładu i składu, mianowicie czasami zdarzało się, że na przykład było po jednej szczepce każdej rośliny w akwarium, którą miałem. Aż koniec końców to akwarium olałem długim, cienkim, ciepłym sikiem i wlewałem do niego tylko nawozy mniej więcej na oko, fosforazot, potas, jak mi się przypomniało, mikro więcej, i tak sobie stoi. Aż do dzisiaj wpadło mi do głowy takie coś, co ktoś mi podsunął też przy okazji robienia jakiegoś tam live'a, i ktoś się pytał, czy nie mieszam już, czy nie mineralizuję już wody kranowej z osmotyczną. I przyznam szczerze, że zarzuciłem to dawno temu. Nie chciało mi się w to bawić, ale przypomniałem sobie, że stan tego akwarium, w którym, kiedy było ono jakby w innym miejscu, wtedy kiedy ta alternatera tak pięknie rosła, oraz Markandra, właśnie to był kran. Niemniej, biorąc na logikę, mój kran się specjalnie nie zgadza, jeżeli chodzi o wapń, magnez i tak dalej. Także postanowiłem dzisiaj wrócić do mieszania wody kranowej i osmotycznej w stosunku pół na pół, ale z pewnym, jakby to nazwać, z pewnym doprawianiem tej wody do parametrów takiej, jakbym chciał. I będą one troszkę przypominać sposób działania epoki akwariowej, który uparł się, że na twardej wodzie na kranie sobie poradzi i sobie poradził. Wobec czego ja sobie dzisiaj pomierzyłem wodę już rozcieńczoną, jakie ona ma parametry, i się okazało, że ja już o tym mówiłem wcześniej, wiele się w tej kwestii nie zmieniło, że wapnia mam około 60 mg na litr, natomiast bardzo mało magnezu. Wobec czego zrobiłem sobie taką małą ściągę i jeżeli podmianki tutaj będą szły 5-litrowe, to jest praktycznie 50% podmianka, tak na 5 litrów wody, ile mam sobie tam dolać mililitrów magnezu, ile mam sobie tam dolać mililitrów potasu, i postanowiłem sobie ustalić
wapń, znaczy magnez do wapnia w stosunku 1,4, wobec czego jeżeli wapnia mam 60, to magnezu mam w tym momencie 14 ppm, o ile dobrze liczę. A z takiej mieszanki wyjściowej tego magnezu było tam niewiele ponad 6, także musiałem dolać lekko ponad 8 ppm magnezu, żeby ten stosunek z wapniem zaczął się zgadzać, oraz tutaj postanowiłem nie limitować potasu i dać go w stosunku do magnezu 3,5 do 1, a mianowicie potasu w tym momencie w tym akwarium jest 50 mg na litr. Dlaczego nie poczekam z rezultatami, gdyż zrobiłem to dzisiaj? Ano dlatego, że może za 2 tygodnie, może za miesiąc sobie do tego akwarium wrócimy i zobaczymy, jak te rośliny wyglądają po takim podniesieniu twardości i po takim, jak ta woda okranowa w takich stosunkach zadziała na to akwarium. Tak czy siak, przy okazji jeszcze nie wspomniałem o fosforze i azocie, ale po podmianie okazało się, ja tego akwarium bardzo długo nie testowałem i po podmianie okazało się, że stosunki potas, przepraszam, fosfor, azot stoją dosyć wysoko, ale stoją w proporcji, mianowicie azot stoi około 20, fosfor około 2, około 1,5, wobec czego wapń jest wysoko, potas wysoko, magnez wysoko, dlaczego by i te miały sobie nie stać wyżej. Przy okazji makro nie będę przez ten tydzień nawoził praktycznie w ogóle, bo jest tego całkiem dużo w tej wodzie, jedynie co będziemy lać żelazo. To akwarium w takiej formie to już sobie tutaj stoi około roku. No ale dobra, jakie tutaj są rośliny, no widać alternatera. Po lewej stronie mikrantemum Monte Carlo, które całkiem fajnie tutaj rośnie, obojętnie czego ja tutaj nie robił i uważam Monte Carlo za niezbyt trudną roślinę. Ale udało mi się również odhaczyć jako kolejny trawnik fragment trawniczka z Cryptocoryna parvula. Przepraszam, parwa. Cryptocoryna parwa. Ktoś mi kiedyś powiedział, że się z tego trawnika zrobić nie da, a więc da się. Tylko że trzeba do tego cierpliwości i przy okazji wydaje mi się, że w akwarium z rybami bardzo ciężko byłoby utrzymać tą roślinę wolną od glonów, a chyba to jest gwarantem zrobienia z niej trawnika. Tak czy siak, baniaczek jak widać jakoś nie straszy bardzo, a nawet całkiem cieszy oko. Jest to moje czwarte akwarium, jakie posiadam. Więcej już naprawdę nie mam i zobaczymy, co mi tutaj wyniknie z zmieszania kranu z osmosą. Dotychczas było tutaj GH plus Salty Shrimp ustawiane na GH10, więc właściwie ogromnej zmiany parametrów tutaj nie ma, aczkolwiek dlaczego ja się cały czas jeszcze baruję z tym kranem, mnie ten kran ciekawi. Zgodnie z tą teorią, że żaden, nawet najlepszy mineralizator nie zastąpi wody naturalnej. I zobaczymy. Tak naprawdę z alternaterą w 220 przy tym mineralizatorze mam sporo problemów. Jest pokręcona, wchodzą na nią glony i zastanawiam się, czy aby na pewno kwestia zerowego KH jest taka super dla wszystkich roślin. Może niektóre rośliny trochę tych węglanów jednak potrzebują. A więc ujawniłem istnienie, fakt istnienia mojego czwartego akwarium. Na koniec nie mogę się powstrzymać i muszę to zrobić. Parę godzin temu Epoka Akwariowa wrzucił film, w którym ogłasza konkurs i tam do wygrania są jakieś nagrody, a więc to nie jest tak, że ja tutaj jakoś na siłę będę promował Epokę Akwariową, bo to nie o to chodzi. Chodzi mi tylko o to, żeby w tym konkursie wzięła jak największa ilość ludzi, żebyście go zawalili tymi zdjęciami, tymi zgłoszeniami do konkursu, żeby miał chłopak po prostu trochę więcej roboty. Także no wybacz Jacku, trolo, lolo takie. Zobaczymy, z jakim wynikiem się to okaże. No i tyle by było mojej kolejnej dwunastki, mojego drugiego malucha, którego prawie nigdy nie pokazuję. Mokre, nara. A może by tu kupić jakąś rybkę? Nein, 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 nein!